Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj nie wiem, czy ostatni, ale będę musiał jeszcze zastanowić, czy kolejny tydzień otworzyć. W każdym razie jeden z ostatnich odcinków dotyczących służby i dzisiaj tak wyglądało na to, że generalnie powinienem coś powiedzieć o Pawle, no bo wiemy, znamy tą jego końcówkę z drugiego Tymoteusza. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, ale chciałbym dzisiaj i tu od razu dodam, że to dzięki kazaniu pastora Zbyszka Niemasika powiedzieć o Onezyforze. Onezyfora spotykamy w pierwszym rozdziale, taki nietypowy człowiek, o którym chyba zbyt dużo nie słyszymy. Zaczyna się to od 15 wersetu. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. No i to jest ciekawe samo w sobie, to znaczy, że spośród tych wszystkich zborów azjatyckich, których było sporo przecież, które apostoł Paweł założył. Teraz pewnie niekoniecznie oznacza też, że wszyscy członkowie tych zborów, być może wszyscy ci, którzy z Pawłem pracowali pochodząc z tych zborów. No, pewnie nie była to jakaś wielka grupa, ale jednak myślę, że zasadniczo, znaczy to byli przywódcy, to było iluś tam pewnie nastu, jeśli nie dziesięciu przywódców, a wśród nich Frygelos i Hermogenes. No to prawdopodobnie musiały być jakieś takie imiona, które dla Tymoteusza były znane i znaczące. To znaczy, że to naprawdę było bolące, że i Frygelos, i Hermogenes byli tymi, którzy się odwrócili do apostoła Pawła. Co skądinąd pokazuje też to, że czasami takie sytuacje dwuznaczne w naszym życiu generują po prostu niechęć otoczenia. To znaczy, z jednej strony, wyobraźcie sobie, wszyscy niby wiedzą, że apostoł Paweł cierpi za wiarę, ale z drugiej strony, czy ludzie, którzy, lubią pozycję, czy ludzie, którzy, zajmują się swoimi sprawami, czy ludzie, którzy chcą iść do przodu w autorytecie, w służbie, czy będą to wszystko ryzykować, żeby się pochylać nad apostołem Pawłem, który w tym momencie jest lekceważony, jest w niełasce, jest pewną hańbą. No bo jest pewną hańbą, bo jakby z perspektywy, powiedzmy, zborów, z perspektywy przywódców, to, że on siedzi w więzieniu, że nie wiadomo, jak ta sprawa się potoczy. Jest po prostu ryzykowne. To jest po prostu ryzykowne i w tym momencie wcale nie jest takie oczywiste, jak to nie tylko ludzie z zewnątrz odczytają, bo mogą to różnie odczytać, mogą też w różny sposób nas osądzić, no ale też jak ludzie w zborze na to spojrzą. To znaczy, no też ludzie mogą mieć bardzo różną perspektywę. Jedni zrozumieją i uwierzą w to, że to wszystko jest za Ewangelię, a inni może stwierdzą, a ten Paweł taki podejrzany typ. Dlaczego on w ogóle szuka w naszych czystych zborach? Taki jakiś pokiereszowany, tyle biczowany. Może tak naprawdę jemu się należało. Myślę sobie, że tacy ludzie też na pewno byli. Może nie wszyscy to wyraźnie mówili, ale na pewno przynajmniej sobie niektórzy myśleli coś takiego. Zresztą to też trochę widać w liście do Filipian, gdzie apostoł Paweł mówi, że niektórzy właśnie głoszą Chrystusa w taki sposób nieuczciwy, czy taki zawistny. I mówi, co prawda, że nie ma problemu, byleby Jezus był głoszony. Ale z tego wynika, że pewna taka, można powiedzieć, niechęć i pewna rywalizacja wobec apostoła Pawła i innych nauczycieli była jak najbardziej obecna. Więc to Frygelos i Hermogenes. Ale teraz zwróćcie uwagę na Onezyfora. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Znowu zwróćcie uwagę, jest kontrast, bardzo silny kontrast Frygelos i Hermogenes z jednej strony. Z drugiej strony Onezyfor. Onezyfor, który często pokrzepiał Pawła. Co to w praktyce oznacza? To oznacza, że to był człowiek, któremu ewidentnie zależało na apostole Pawle. To był człowiek, który się go nie wstydził. To był człowiek, który go odwiedzał w więzieniu, który go zachęcał, który mu opowiadał, który był przy nim, który może mu pomagał. No po prostu człowiek, który inwestował czas, inwestował wysiłek, inwestował, można by również powiedzieć,
prawdopodobnie czas, którego nie dawał swojemu domowi, no bo to ewidentnie wynika. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora. I tutaj też są różne interpretacje tego 16 wersetu. Jedni mówią, że właśnie chodzi o to, że jakby on ten dom zostawiał, żeby służyć apostołowi Pawłowi. Szczególnie 17 werset, będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Zwróćcie uwagę, to nie był człowiek z Rzymu, czyli musiał wybrać się w podróż, no przynajmniej kilkumiesięczną, pojechać do Rzymu, znaleźć apostoła Pawła, co wcale nie było ważne, to usilnie mnie szukał, wskazuje na to, że to musiał być naprawdę duży wysiłek, żeby go znaleźć. Szukał usilnie, nie było prosto, szukał i znalazł. Myślę, że dla apostoła Pawła to samo sobie, że on naprawdę jemu zależało, na apostole Pawle. To jest ciekawe, wiecie, oczywiście, kiedy wszystko idzie dobrze, to wszyscy chcą być naszymi kolegami. Ale jak idzie źle, no tych kolegów jest znacznie mniej. A możemy być zupełnie samotni. I teraz pojawia się taki Onezyfor, który pomimo obiektywnych sytuacji, które jakby utrudniają nam kontakt z innymi ludźmi, przekracza je. Jakby uważa, przejdę je, przezwyciężę, znajdę sposób, przekroczę, spotkam się, załatwię, jakoś tam prześliznę się, przekupię strażnika i tak dalej, i tak dalej. I będę z apostołem Pawłem. Ktoś bardzo, bardzo wyjątkowy, ktoś bardzo szczególny, któremu się naprawdę chce i zrobi wszystko, stanie na głowie, żeby zachęcić tego apostoła Pawła. I 18 werset, niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej, czyli zwróćcie uwagę, prawdopodobnie pochodzi z Efezu. Był osobą bardzo apostołowi Pawłowi oddaną, wiele mu usług oddał w Efezie, Tymoteusz o tym wie. I ciekawe jest trochę to też właśnie, że tu jest niespowiedziane, że niech Pan okaże miłosierdzie Onezyforowi, ale domowi Onezyfora, więc być może chodzi o to, że właśnie ten dom jakby płacił za tą służbę, za tą troskę Onezyfora o Pawła, a być może, jak niektórzy inni komentatorzy mówią, chodzi o to, że on po prostu zmarł. Że po prostu właśnie służąc apostołowi Pawłowi zmarł. Gdzieś przypłacił to życiem, albo bezpośrednio, że ktoś go, nie wiem, zabił gdzieś po drodze, kiedy służył apostołowi Pawłowi, albo pośrednio, może gdzieś, nie wiem, jechał, podróżował, nie wiem, zachorował i zmarł. No nie wiemy do końca tego. Natomiast zwróćcie uwagę, że i ten 16 werset, gdzie jest o domie Onezyfora napisane, i ten 18, niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana kiedy? W owym dniu. Czyli znowu jest pokazane, że jakby tutaj już zmartwychwstanie. Dzień Pański jest tą perspektywą, o której apostoł Paweł mówi, nie to, żeby teraz Bóg go błogosławił, tylko w owym dniu, co znowu może wskazywać, że być może ten Onezyfor, służąc Pawłowi, troszcząc się o niego, przypłacił to życiem. I do końca nie wiemy, jakby obie opcje są możliwe, ale generalnie to, co wiemy, to wiemy, że to był człowiek bardzo, bardzo ofiarny, człowiek bardzo apostołowi Pawłowi oddany. Ja myślę sobie, że jest to też wielkie powołanie naszej służby. Zachęcać tych, którzy po prostu potrzebują tej zachęty, którzy się może inaczej by wypalili, którzy są zniechęceni, którzy w tej służbie takiej czynnej, można powiedzieć pełnoetatowej, po prostu jest im ciężko. I życzę Wam, jeśli żebyście byli takimi onezyforami dla swoich pastorów, dla jakichś misjonarzy, dla ludzi, którzy właśnie są narażeni, tak jak apostoł Paweł, na różne trudne sytuacje, na różne wydarzenia. Bądźcie takimi onezyforami, bądźcie i jeśli w takiej służbie zginiecie, też nic złego się nie stanie, w tym sensie, że, no, że ewidentnie jakby to jest czymś wspaniałym, jest dobrym dziedzictwem i dla tego domu, o którym apostoł Paweł mówi, i dla takich onezyforów w Dniu Pańskim, kiedy Chrystus powróci. Także to też jest dobra inwestycja swojego życia. Pomaganie tym, którzy gdzieś tam są na przodzie albo są na pierwszej linii frontu. Trzeba ich zachęcić, trzeba ich wzmocnić, zbudować, pocieszyć. Trzeba im pomóc. I to też jest wielkie błogosławieństwo. Także życzę Wam, kto wie, może to jest Wasze powołanie. Panie, dziękujemy za Onezyfora. Daj, Panie, tym, którzy mają w Jego ślady wstąpić, daj im, Panie, to wyraźnie widzieć i tego powołania nie odrzucać. Z Bogiem i do zobaczenia.